Pierwszą sprawą mocny strażniku zajmie się Lord Winchester. Cześć, tu jest chyba o rycerze, panie. Rozpocznijmy turniej rycerski. Ser Kruentów, zwany Czarnym Rycerzem, znany ze swej siły oraz niepokonalna. Teraz poprosimy Sir Legolasa, zwanego Rycerzem Kwiatów, który mieczami pokonuje mężczyzn, a kobiety uroki. Piękno to największa siła. Tyrion, zwany potocznie Karłem, zwycięzca ostatniego turnieju. Może powtórzę, jak nam każę, głośniej, bo nie wszyscy słyszeli. Licz się o wielkość, nie licz się o wielkość, lecz jakość. Teraz poprosimy Ser Maximoto. Zabójcę królów wygrał wiele walk, lecz nie wszystkie honorowo. Człowiek nieobliczalny nigdy nie jest na sobie na stracenie pieniędzy. Ludzi. Tak was zabiję. Oczywiście nie was. A teraz zapraszamy zamaskowanego rycerza, o którym nikt jeszcze nie słyszał. Jako ostatni, szlachetny rycerz, który jako najbardziej przysłużył się Armii Królewskiej. To jest Amelino. To nie wymaluje. Honor ponad wszystko. A teraz zapowiemy kolejność walk. Jako pierwsi zawalczą Rycerz Kwiatów oraz Czarny Rycerz. O Boże, już się boję. Wobec tu wszystkim zgromadzony przed królem przysięgnijcie walkę honorową. Mówiłem przed królem, plebsy. Przygamy! Teraz. Oto. W czasie walk były prowadzone zakłady bogmacherskie, kto zwycięży. Zaraz dostaniecie pieniądze i będziecie obstawiać następnie do mnie, który według was zwycięży. A więc... Na wszystkich! Czy któryś z rady chcą zmienić zdanie? To proszę, niech podniosę ręce do góry. Po kolei będziecie stawać na każdą walkę, lecz wybierzcie swojego faworyta. Leżeć ten sztylet. Oj. Ten sztylet został przygotowany na specjalne zamówienie, jak widzę. Wspaniała robota.
najlepsza stal prosto z Braavos. Jak mniemam, zabójcą był jeden z zakonników, zakonu ludzi bez twarzy. Są to najwspanialsi zabójcy, jacy grasują po Westeros. Królu, czy mogę coś zasugerować? Z kimś z was przybył ten zabójca. Może być ich więcej. Są oni bardzo niebezpieczni, więc i my, i wy musicie na nich uważać. Oni mogą być w naszych szeregach. Dlatego proszę was o bezpieczeństwo. Jeśli dowiecie się, kto nim jest, wydajcie go. A ile z tego będziemy mieli? Królu, królowo, ladies, lordowie, mam prośbę. Mianowicie, potrzebujemy ludzi do straży nocnej. Jest nas bardzo mało, a zagrożenie rośnie. Prosimy o pomoc. Waszą sprawą, nocny strażniku, zajmie się Lord Winchester. Dziękujemy. A więc z naszych rodów niechaj po dwie osoby przyjdą do naszej straży. Nie będą to wasze dzieci z nieprawego łoża, czyli wasze bękarty. Jak i również wasi najlepsi rycerze. Zapraszam! Oto wasi, oto nocna straż, która będzie pilnować granic naszego państwa. W przyszłości przejdą te, to będą się bronić. Odejmę z waszych rodów, by bronić państwa. Możecie usiąść. Możecie usiąść. Zwycięzcą! Szlachetny rycerzu, co żądasz za wygraną? Drogi królu, chcę prosić cię o wstąpienie do Gwardii Królewskiej. Nie. Widzę się, nie muszę czytać. Oni są. Proszę o ciszę, król mówi. Ja podsumowując, dziękuję wam za przybycie na turniej i ogłaszam dwa konkursy. Waszym zadaniem jest dobrze pełnić swoje funkcje i wyróżniać się podczas każdego dnia, za co otrzymacie odznaki, pinki. Dla tych, którzy zbiorą ich najwięcej na obozie, czeka nagroda. Natomiast ród, który najlepiej będzie się reprezentował, tego przedstawiciel zostanie mą prawą ręką. Królewskim namiestnikiem. Niech rozpocznie się rywalizacja i działanie dla dobra naszego królestwa. Brawo! Dobrze! Dziękuję w imieniu króla za wasze przybycie. Król, jak powiedział, ogłosił rywalizację. Od dnia dzisiejszego rywalizujecie o miano namiestnika króla. Teraz król wraz z eskortą zostanie odprowadzony do swojej komnaty. A reszta jest wolna. Będę twą prawicą. Bądź mą prawicą. Rzekłeś, a słowo czajem. Gdzie idziecie? Odejdźcie, plebsy. Tam tłumek stoi. O co będziesz?